Na moim kanale nie proszę o subskrypcję, łapkę w górę. Lubisz to, lubisz, nie lubisz to, odhacz. Taka prawda. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść. To jest taka parafraza piosenki. Pewnie każdy zna z jakiejś dyskoteki z lat 90. jakby się kończyła. No to już w sumie skończył się 7-dniowy vlog mój. Jakie są moje wnioski? Moje wnioski są super. Super. Dzięki temu vlogowi zobaczyłem, jak mam fajnych ludzi wokół siebie, jakichś serdecznych, miłych, dobrych, z fajnymi komentarzami, z taką garścią dobrej energii, bo w samych filmach tego nie widać, bo filmy są, nazwijmy to, merytoryczne, w cudzysłów merytoryczne, i bardziej tam chodzi o techniczne sytuacje. Natomiast tutaj poruszałem różne tematy przez te 7 dni. Mówiłem trochę o łuszczycy, mówiłem też trochę o jakimś tam rozwoju, duchowości, pasji, zainteresowaniach. I zobaczyłem po komentarzach, że jest fajnie, że jest serdeczność, że naprawdę wiesz, o kim mówię. Ktoś codziennie czekał na mój film, codziennie dopingował mnie, dodawał serduszka, pisał miłe komentarze. To jest rewelacja, to jest bardzo fajne, sympatyczne. I właśnie dlatego warto robić takie rzeczy, warto robić nawet taki vlog. Kiedy jedna osoba siedzi po drugiej stronie i czeka na to, ja również czekam na odpowiedź, bo wiem, że coś się dzieje. Ktoś to ogląda, ktoś to ogląda z pasją, ktoś wie, o co mi chodzi, do czego zmierzam i jest dla mnie serdeczny. A z drugiej strony ja też mówię do kogoś, bo chcę, żeby ktoś chociaż uszczypnął kawałek mojej tej energii, żeby wiedział, że nie jest sam w tym wszystkim, czy to będzie choroba, czy trudniejszy okres w życiu. Co bym zrobił inaczej? I to jest rada dla mnie i dla ciebie. Na pewno bym zrobił w ten sposób, że miałbym przygotowany jakiś plan, konspekt. Z tego względu, że ja to robiłem wszystko od serca. Tak normalnie, tak z biegu, tak ruszamy z kopyta. Jeżeli chcemy robić jakikolwiek vlog, musimy mieć plan. U mnie to się wszystko gdzieś kręciło wokół łuszczycy, choroby, ziół, tej całej pasji. I to jest super, to jest fajne, bo gdzieś jak to się sklei, te 7 dni, to wiadomo, że tam wychodzi coś więcej niż tylko gadanie o niczym. Ja nie wiem, czy będę robił to codziennie. Chyba nie, bo ja też robię jeszcze inne filmiki, bardziej takie, no nie wiem, takie, no znowu merytoryczne powiem. No nie są merytoryczne, to są bardziej moje doświadczenia życiowe, co przeżyłem, co mi pomaga, co nie pomaga, co stosowałem, stosuję. I tu o to tu chodzi. Ale to też zajmie trochę czasu, bo ja muszę się też jakby przygotować, gdzieś tam w głowie scenariusz ułożyć, co powiedzieć, co wyciąć. Zajmuje trochę czasu. Natomiast sam vlog będzie. Myślę, że, bo ja chwyciłem tego bakcyla. Lubię gadać, jestem gadatliwy, mimo że mówię, że jestem introwertykiem, ale to chyba poniekąd, chyba nikt nie jest tak w 100% introwertykiem, ekstrawertykiem. Gdzieś tam w to się miesza wszystko, te charaktery, ale lubię opowiadać. A jak jeszcze widzę, że ktoś to ogląda, komentuje i naprawdę dobrze się z tym czuje, muszę skończyć ten, to jest fajne takie, to jest flow, to płynie, to jest energia. Dobrze, więc tak, minęło 7 dni, ja jestem, powiem tak, nauczyłem się jednego. Potrafię przez te 7 dni wejść, mówić, gadać, rozmawiać, nie stresować się, nie przejmować się scenerią, po prostu mówić. Mam nadzieję, że utrzymuję w miarę uwagę, mówię w miarę składnie, mówię w miarę logicznie. Ktoś, do kogo do ciebie mówię, to rozumiesz, o co mi chodzi, ten przekaz cały, myśl. To, co było w pierwszym filmie, myślę, że spełniłem. Oczywiście to jest ciągła praca, ulepszanie.
Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną. Mam nadzieję, że będziesz komentował, będzie aktywność. Rewelacja. Dzięki, naprawdę. Mega szacun. Lecę dalej. Cześć.